Tak, przede wszystkim gratulacje do zespołu ze Szczecina, bo cały mecz grali naprawdę dobrze. Konsekwentnie swoją grę, którą prezentowali w całym sezonie. No my w tym meczu mieliśmy swoje szanse, niestety my znowu pozwoliliśmy sobie na przede wszystkim w jednej kwarcie na zbyt dużo straconych punktów i gdzie Szczecin wrócił do gry. No i wtedy tak naprawdę graliśmy punkt za punkt i to oni dotrzymali więcej w czwartej kwarcie i wygrali zasłużenie. Dziękuję. Dziękuję panie Damianie. Czy są pytania do pana Damiana? Jeśli nie, to może pan udzielić. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Panie trenerze, proszę o pana zdania o dzisiejszym meczu. Gra była bardzo falami. Bardzo słaba druga kwarta w naszym wykonaniu, która powrót później kosztował nas dużo sił. Znowu byliśmy i tak znowu mecz w grze byliśmy do końca, wygrywaliśmy przed czwartą kwartą. Bardzo żałujemy tej porażki, bo w dwóch meczach nie czuliśmy się wcale gorsi od Szczecina. Wierzę, że teraz przy wsparciu publiczności jesteśmy w stanie wrócić tutaj z powrotem. Na pewno nas na to stać. Wszyscy w szatni już bezpośrednio po meczu nie mogą się doczekać kolejnego spotkania w Ostrowie, bo chcemy tutaj jeszcze wrócić. A na głębszą analizę to tego spotkania przyjdzie z mojej strony czas. Dziękuję. Czy są pytania do pana trenera? Powiedział, że czekacie buzuje złością po tych w zasadzie podobnych porażkach. Czy jednak troszeczkę widział pan przybicia, no bo jednak ta sytuacja jest no, taka dla zespołu Stali nieciekawa 0-2. Sytuacja jest nieciekawa, przegrywamy 0-2, ale ja widzę szansę wygrania dwa razy w Ostrowie i powrotu tutaj. Jestem przekonany, że gdyby te dwa pierwsze mecze były w Ostrowie, to przy wsparciu publiczności byłoby teraz na odwrót. Ale oczywiście Szczecin świetną rundą zasadniczą wywalczył sobie przewagę parkietu, dlatego ona jest tak ważna w play-offach. Panie trenerze, wiadomo z tego, że w czwartej kwarcie mieliście troszeczkę ograniczone pole manewru, za 5 przewinień. Czy tej energii brakowało w tych ostatnich momentach, w ostatnich akcjach pana zespołu? Na pewno byłoby dużo łatwiej, gdybyśmy mogli przygotować. Zabrakło tych zawodników. Ojar Silis zawsze gra około 30 minut, tutaj zagrał zdecydowanie krócej ze względu na faulę. Też jest to nasz najlepszy obrońca i z nim na parkiecie pewnie ta końcówka wyglądałaby inaczej. Nie stracilibyśmy aż 25 punktów w czwartej kwarcie, także te faule miały duży wpływ na to, że wynik jest taki, jaki jest. Nie mam dostępu teraz do statystyk, natomiast widziałem, że cały czas się męczycie z tymi trójkami. To po prostu brak obrzucania koszy w netto arenie, czy jakiś inny element, że po pierwszym, że dzisiaj chyba pierwsza trójka Kubigar Boczowi wpadła. No i wydawało się, że to może zaskoczyć. Wydawało się, nie dochodzimy też do rzutów tak, jakbyśmy chcieli, ale pomimo to fatalna skuteczność, bo 22%, słynęliśmy zawsze z rzutów za 3 punkty, dlatego trzeba grać obronę, ale oczywiście ciężko wygrać mecze, kiedy, szczególnie jeśli jest się taką drużyną jak nasza, kiedy skuteczność za 3 punkty jest na takim poziomie. Wierzymy, że w Ostrowie się to odwróci i będzie ono na dużo lepszym. Got off to a slow start, but I think we turned it around in the second quarter to really get things going, and our guys got their motors going, and we kind of clawed our way back into the game. But I feel like next game we can't start off like that, especially with them having we're going to their place now, so their fans are going to be behind them. We won't have as many fans behind us, but we just got to keep coming out and fighting, and know the job's not finished yet. Aleks, jak się czujesz w takiej roli zawodnika, no to zmienia obraz gry zespołu Kinga w tych dwóch pierwszych spotkaniach półfinałowych. Ja wiem, że byłeś sprowadzany w takiej właśnie roli, żeby no, robić grę, robić też wynik. My job is just to win games. That's what I want to do. I really don't care about the stats or the statistics. As long as we're successful as a group. So that's what I try to keep the mentality of and just come in and do what and give what the team needs. Wiadoma sprawa, że Stal nie zaistniała w tych dwóch pierwszych meczach rzutami z dystansu. Teraz będzie grała u siebie. Na pewno lepiej się czuje na swoim parkiecie.
No jaki będą mieli dodatkowy jakiś pomysł na to, żeby ograniczyć ich taką swobodę rzutową? We just have to remember that basketball is a make or miss sport. Sometimes it goes in, sometimes it doesn't. But when you have shooters, when they have shooters, you still have to respect them because any night they can keep going. And our job as defenders and as a team, we don't want to let them get going. So we're going to keep trying to make it tough for them. And hopefully they miss and it stays on our side. No i panie trenerze, pana opinia o meczu. No tutaj podobna jak Aleksa. Chcieliśmy zupełnie inaczej zacząć mecz niż mecz pierwszy, ale niestety założenia są założeniami, a życie pisze inne scenariusze. I zaczęliśmy niestety tak samo jak mecz pierwszy, czyli bez energii. Pozwoliliśmy Stali się rozpędzić i później musieliśmy gonić. Siła, jaką dysponujemy, ja też zawodnikom to powtarzam cały czas, było właśnie pokazane na przełomie, powiedzmy, tej drugiej kwarty, tak, początku drugiej kwarty. My tą przewagę 14 punktów praktycznie odrobiliśmy w 3-4 minuty. Oczywiście zasługa tutaj Bryce'a Browna, który trafiał nieprawdopodobne rzuty, ale całego zespołu, bo przede wszystkim broniliśmy. I tylko tak możemy w tej serii wygrywać i w tej serii myśleć o tym, żeby znaleźć się w finale. Druga połowa podobna jak właśnie ten mecz pierwszy, pokazaliśmy bardzo, bardzo duże serce. Ja tutaj oczywiście nie lubię wyróżniać zawodników indywidualnie, ale zawodnicy pokazali kawał serca, kawał walki. Wiemy, że zespół Ostrowa jest zespołem bardzo mocnym fizycznie, mającym duże przewagi pod koszem, natomiast my wyrwaliśmy tą wygraną dużym serduchem. Troszkę zacięliśmy się przeciwko obronie strefowej, ale nie boję się tego. Ja myślę, że będziemy na to gotowi w następnych meczach. Co jestem dumny z tego, że udało się w tej drugiej połowie znowu przechylić szalę na swoją stronę i wygrać mecz. Dziękuję panie trenerze. Kuba, czy są pytania? Powtórzyłbym to pytanie, które zadałem Aleksowi o te trudne Stali, bo można było zakładać, że Stal będzie nas jakoś kręciła mocniej tymi trójkami, jednak nie wpada. Boi się pan troszeczkę, nie wiem, zobaczcie, to nie ma czego, ale że oni jednak będą próbować się przełamać w tym momencie? Na pewno będą próbować. Mają to, co Aleks powiedział, że mają strzelców, którzy będą rzucać. Ja nie przewiduję to, że Kuba Garbas przestanie rzucać i albo Michał Michalak, on będzie rzucał. Bo to są tacy typowi zawodnicy, którzy są strzelcami. Wiemy, że Damian Kulik nie ma tych pozycji, które normalnie ma. Wynikające to jest, tak jak powiedziałem, z naszej dobrej obrony. Natomiast wiemy, że ta przewaga nadal uważam, że duża przewaga jest pod koszem. Że te rzuty mogą decydować, ale nie muszą. Wszyscy, ja wiem, że i kibice, i obserwujący lubią, jak wpadają te trójki. Tak, bo to daje energię, chociażby dzisiaj Tony Meyer czy Bryce Brown dali tą energię tymi trójkami. Natomiast ja uważam, że trójki czasami nie przesądzają o wygranej. Przesądza bardzo dobra obrona zespołowa, walka o każdy centymetr boiska i to dzisiaj pokazaliśmy. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę z tego, że te piłki być może będą częściej wpadały za trzy punkty w hali swojej niż w hali obcej, tak jak mówię tutaj o drużynie Stali. Tak? Jaką ma pan receptę albo pomysł na to, żeby zespół przystąpił do meczu nie ze świadomością, że ma 2-0, ale być może oszukać go troszeczkę, że jest 1-1? No tak, wie pan co, no wiadomo, że już myślimy o tym trzecim meczu i jaką świadomością? No? Walczymy o marzenia, o finał. Ja myślę, że tutaj nie ma żadnej kalkulacji. Ważne będzie teraz, żeby odpocząć, żeby się zregenerować i przystąpić do meczu. Zrobić wszystko, żeby wygrać w tym pierwszym meczu. Muszę jeszcze mówić. Proszę. Filip Marczak, dzisiaj tylko 8 minut, dlatego że po prostu coś mu tam nie wspierało, coś mu tam nie pasowało. No coś jeszcze nie wiem dokładnie co, ale coś nie funkcjonowało, nie wiem dlaczego. Ciężko mi powiedzieć. No, ja myślę, że jesteśmy na tyle szerokim zespołem, że jeszcze Filip wróci i jeszcze będzie nam pomagał. Też wszyscy się obawiali o Andrzeja Mazurczaka. Dzisiaj pokazał, że jest bardzo ważnym ogniwem i wziął na siebie te ważne punkty przy plus jeden. Prawda, trafił na plus trzy. Zrobił rewelacyjną pracę w obronie przede wszystkim. Tak? My dzisiaj tego może nie widzieliśmy, ale Andy zasuwał. Naprawdę. Można mu tam zarzucać, że jest słabym obrońcą, ale dzisiaj pokazał, że nawet jak mu nie idzie
to robi coś dla zespołu, czyli zasuwał w obronie. I tak samo nie boję się o Filipa, spokojnie wróci i nam jeszcze na pewno pomoże. Czy są jeszcze jakieś pytania? Śmiało. Czy specyfika hali w Ostrowie będzie miała znaczenie, tak? Znaczy ja o tym nie myślę. No nie, znaczy, specyfika jest taka, że jest hala troszeczkę taka bardziej blisko, są kibice, ciasna jest, pewnie będzie komplet. Myślę, że graliśmy już tam i wiemy, że to jest gorąca hala. Graliśmy we Włocławku, jeszcze przy bardziej gorącej hali, więc tutaj jeżeli chcesz być zwycięzcą, chcesz wygrać, to musisz też w takich meczach uczestniczyć. A już jak pan powiedział o tej ciasnej i głośnej hali, to cieszy to, że ta frekwencja u nas z meczu na mecz jest coraz większa. I mam nadzieję, że w finale, jak się tam znajdziemy, zapełnimy halę w końcu. Co zrobić, żeby zawodników obudzić przed drugą kwartą? Co zrobić, żeby obudzić? Żeby obudzić ich przed drugą kwartą, bo ten kwart pierwszy mecz wygadałem, że dopiero budzę. No wie pan co, można dużo różnych sztuczek robić, dużo różnych motywacji. Ja myślę, że dalej uważam, że wewnętrznie muszą oni chcieć. Oczywiście muszą dostać jakiś bodziec ode mnie, motywację. Znaczy, są czasami męskie rozmowy, czasami mu trzeba pogłaskać, jak jest za duży paraliż. Czasami no, trzeba to wyczuć, być takim psychologiem i starać się pomagać. Powiem panu, że teraz jak mnie pan spytał, to nie pamiętam, co powiedziałem. Może to, że wyjazd, że nie będą czuli tego komfortu. Jeszcze raz przepraszam. Może to, że na wyjeździe nie będą czuli tego komfortu, że są u siebie i nie muszą grać. Ale jak nie że będą... Że łatwiej będzie. Że łatwiej będzie. Może nie będzie paraliżu. Nie wiem, ciężko, wie pan, co powiedziałem, że są jakieś założenia, a te założenia czasami można gdzieś tam wrzucić do kosza i tak naprawdę oni tam decydują na boisku. I tak powiedziałem, założenia były, żeby nie zacząć meczu tak jak zaczęliśmy pierwszy, zaczęliśmy tak samo. Czekamy na kolejne pytania? Jeszcze chciałem podbić też w sumie pytanie. Oczywiście gratuluję i pozdrawiam od Mariusza Tomaszewicza, mojego redakcyjnego kolegi. Czy jest właśnie taki sposób, żeby zmotywować zespół do tego, żeby już w piątek awansować? No wie pani co, ja powiem pani tak, że zespół na pewno jest zmotywowany. To znaczy w tym okresie czasu, o taką stawkę w meczu, ja myślę, że tu chyba nikogo nie trzeba motywować. Bo to jest tak, że ty możesz motywować, jak jesteś liderem i grasz z ostatnim zespołem w tabeli, to trzeba użyć wszelkich metod, żeby motywować. Tutaj ja myślę, że wszyscy będą na tyle zmotywowani, że trzeba będzie czasami może studzić te emocje. To co powiedziałem, że może nawet wesprzeć, żeby się nie przemotywować. Ja myślę, że tu z motywacją to na pewno nie będzie problemu.